Ja jestem Bartek, a to jest audycja o komiksach na kanale Gniazdo Światów. I dzisiaj znowu gadająca głowa otwiera paczki. Impostem to przychodzą różne rzeczy. Najczęściej wszystkie rzeczy przychodzą impostem, bo mój stosunek do Poczty Polskiej nie należy do ciepłych. Proszę. Jakiś jestem zdziwiony. Azyl komiksu. Przyszły brakujące epiki Spidermana. Dzisiaj jestem w kapeluszu i w tym kapeluszu witam Was w piątkowy poranek. To znaczy, to dla Was jest piątkowy poranek, bo dla mnie tak naprawdę jest zupełnie inna pora, ale jak wiadomo, jest prawda czasu i prawda ekranu. Występuję w kapeluszu z kilku różnych powodów. Między innymi dlatego, że przede wszystkim mam naprawdę okropne włosy, a nie zdążyłem jeszcze się ostrzyc. Będę musiał to zrobić, ponieważ w sobotę jadę, na sobotę, dzisiaj w piątek po południu, po pracy, jadę do Zielonej Góry na Bachanalia. Fantastyczny konwent, który odwiedzam regularnie chyba już od 10 lat. Albo w przyszłym roku będzie od 10 lat, bo pierwszy raz byłem na nim, zdaje się, w roku premiery mojej powieści Kompleks 7215. Dlatego noszę ten kapelusz, żeby się znowu przyzwyczaić, bo zawsze noszę go na konwentach i bardzo go lubię. A poza tym ten kapelusz troszeczkę przypomina ten, który nosił Rosomak w niektórych okresach swojego funkcjonowania w komiksach, a to bardzo fajnie. Dzisiaj będzie kontynuacja trendu, który już od jakiegoś czasu jest w moich unboxingach, czyli znowu Amerykańce z Azylu Komiksu Ex Multiversum, czyli uzupełniam ponownie epiki ze Spider-Manem. Te, które po polsku Edmontowskie sprzedałem i dokupuję teraz oryginalne. Sprzedałem wszystko jak leci, z wyjątkiem powrotu Złowieszczej Szóstki, dlatego że jest pewien problem ze znalezieniem tego wydania. No i to są trzy epiki. Jest tak jak trzeba na bogato. Jest problem ze znalezieniem Złowieszczej Szóstki, to znaczy nie ma problemu. Ona jest dostępna na amerykańskim eBayu za 400 zł plus wysyłka ze Stanów. No trzeba by być niezłym desperatem, żeby kupić taki komiks za 400 zł plus wysyłka, więc ja najprawdopodobniej po prostu poczekam sobie, aż go wznowią, ponieważ oni te rzeczy co parę lat wznawiają. I co przyszło w tej przesyłce? No cóż, w tej przesyłce przyszło Round Robin, czyli Każdy z Każdym. Komiks, któremu poświęciłem zupełnie niepotrzebnie osobny odcinek takich krótkich recenzji, w którym trochę się nad nim pastwię. Nie bez powodu, nie będziemy do tego wracali. The Hero Killers, czyli coś, co u nas już też, o ile się nie mylę, właśnie się pojawiło, albo się nie pojawiło. Nie, zaraz, u nas pojawiła się Inwazja Pająkobójców. Tymczasem Hero Killers to jest rzecz kolejna, mianowicie kolejna po szóstce, przed Inwazją Pająkobójców. Czyli coś, co u nas się nie pojawiło z jakichś tam względów i opóźnień. Na razie nie będę o tym mówił, bo generalnie rzecz biorąc jeszcze tego nie czytałem. Pamiętam oczywiście część z tych historii z TM Semika z lat 90., ale znowu nie ma też tutaj tak dużo rzeczy, które były. Chociaż słynne pierwsze pojawienie się Carnage'a, to tę okładkę pamiętam, rzuciła się w oczy. Fajne jest w tych epikach to, że wreszcie na temat Carnage'a dowiedzieliśmy się trochę więcej niż jakieś jedno ukradkowe zdanie rzucone przez Arka Wróblewskiego gdzieś na stronach klubowych na zasadzie: bo Venomowi urodził się syn, kiedy z Eddiem Brockiem uciekali z The Vault. Tak było, ale teraz w tych epikach mieliśmy okazję zobaczyć, jak Eddie Brock z Venomem, z symbiontem, czyli Venom, Eddie Brock z symbiontem uciekają z The Vault i nagle plap, coś poszło i trafiło akurat na
Cassidy'ego, który tam siedział i trochę był niezdrów na umyśle z różnych względów. Jest tu tego więcej. Oczywiście no, są rzeczy, które u nas pomijano z różnych względów. Jest bardzo dużo Marka Bagleya. Nie jestem jego wielkim fanem. Mówiłem już o tym. Nie będziemy się nad tym pastwili jakoś niepotrzebnie. Jest też Todd McFarlane, Spider-Man, czyli pierwsze kilkanaście zeszytów z bezprzymiotnikowego Spider-Mana. Nie będę się jakoś szczególnie na ten temat wypowiadał. Chociażby z tego względu, że o samym Tormencie mówiłem już w odcinku podcastu Generacja TM Semik. Więc nie ma sensu się powtarzać, ale dokupiłem w ten sposób wszystko, czego mi brakowało, bądź też, no właśnie, prawie wszystko. Albowiem nadal brakuje mi Złowieszczej szóstki. I muszę przyznać, że nie jest to dla mnie powód do zadowolenia. W żaden sposób. Absolutnie nie. Ale ja jestem człowiekiem cierpliwym. Jak będzie trzeba, to poczekam. Kiedyś, autentycznie, całkiem szczerze, jeżeli spojrzycie na tą półkę, to jest amerykańskie, kalifornijskie wydanie z Viz Comics serii Mezon i Koku. To jest taka japońska historia napisana i narysowana przez Rumiko Takahashi, lepiej znaną u nas z takich rzeczy jak Inuyasha czy Ranma. Pierwszą serię udało mi się kupić przypadkiem na pchlim targu w Göteborgu w 94 roku. I skompletowanie całości, słuchajcie, zajęło mi 20 lat. Także ja jestem naprawdę pamiętliwym człowiekiem, któremu mam nadzieję, że nie zabraknie lat na zrobienie wszystkiego, co jeszcze mam w planach. W końcu jest jeszcze do przeczytania tyle komiksów. Tak prezentuje się cała półka epików. Nie najgorzej, gdyby mnie ktoś pytał. Dla Was zaczyna się weekend. Jeżeli ktoś z Was jakoś przypadkiem bądź zupełnie nie przypadkiem będzie w tę sobotę w Zielonej Górze, to zapraszam. Będę prowadził prelekcję o podcastingu i będę prowadził prelekcję o pisaniu scenariuszy komiksowych. A oprócz tego w sobotę w samo południe premierę będzie miał nowy numer mojego magazynu Rocznik Fantastyczny, w którym też jest komiks. Także jakby wszystko kręci się wokół jednego tematu. A teraz życzę Wam spokojnego dnia i miłego weekendu. Naprawdę mam okropne włosy.